Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jak się pan 89, a wyglądacie serię Uncharted pośród złodziei, odcinek 3, już czwarty, no, bardzo spory. I teraz będziemy musieli się przedostać. I w odcinku pamiętacie, Nathan po prostu, Drake po prostu się uderzył w, uwaga, nie powiem co. Co spowodowało, że nasz antagonista musi niestety przejść drugą fazę. A konkretniej musi zajść inną drogę. Co? Coś tu jest. Hej, A to nie cywil. strzelaj! Hej! Nate? Elena? Co tu robisz do cholery? Elena? Jeff, nie! Chwila! Znasz tego gościa? Tak. To jest Drake. Aha. Wybacz. Więc? Spoko. Co robisz pośród tego zamieszania? Splądrujesz kilka świątyń? Ograbisz muzeum? Też się cieszę, że cię widzę. Pewnie jesteś na jakiejś szlachetnej krucjacie, prawda? Właściwie to tropimy zbrodniarza wojennego. Zorana Lazarewicza. Słyszałeś o nim? A to nie robota dla NATO? Oni sądzą, że nie żyje. Zginął podczas jednego z nalotów. No, a wy udowodnicie, że jest inaczej. Wiesz co? Ten gość to prawdziwy potwór. Mówimy o torturach, okaleczeniach, zbiorowych egzekucjach. Ale widzisz, on teraz planuje coś nowego. My Ale wiemy dlaczego co. Tutaj? Po co wywraca to miasto do góry nogami? Wiecie, to po prostu nie ma sensu. O, nie. Powiedz, że nie masz z tym nic wspólnego. Nie mam nic do rzeczy. Wspólnego. O, jesteś, Nate. Chyba ich zgubiłam. Hej, 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 spokojnie, spokojnie. Chloe, to dziennikarze. Cóż, musimy iść dalej, jeśli chcemy być o krok przed Lazarewiczem, więc... O, rany, Nate! Hej, chwila, chwila. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, Elena. Przepraszam. Czy dobrze czuję, że coś was łączyło? O, Elena Fisher. Model z ostatniego roku. Jakie to urodzie. No. Nie, nie, nie. Cieszę się, że cię to bawi. No, po prostu nigdy nie pasowałeś mi do białego chleba i drewnianych płotów, to wszystko. Jest twardsza niż wygląda. Dziękuję. Aha. Och, co? Co? Złamała ci serce. Och, proszę. Zrobiła to, prawda? Wiesz co? A może ja złamałem Oczywiście, serce? Oczywiście, Casanovo. Musimy już ruszać. Zaczekaj. Oni idą z nami. Chyba nie mówisz poważnie. Poważnie. Nie mogę zostawić ich w samym środku tego bajzu. Będą nas opóźniać. Chloe. A jeśli nas złapią? Jeśli Lazarewicz złapie nas nie, razem? Nie, nie zostawię ich. Nie musisz zawsze zgrywać cholernego bohatera. Nate! Po prostu tańcz z tym, kto cię zabrał, dobrze? Tak, rozumiem. Ale i tak idę z nami. Nie trzeba nas ratować, Nate. Dziękuję. O, kurde. Chyba powinnaś to przemyśleć. Właśnie. W nogi! Nogi, nie wiem. Uważaj! No i co teraz? Proste. To jadę. Nie prosiłem o chłopak. Nieźle jak na dziennikarkę. Poćwiczyłam trochę. Dobrze już, pora ruszać dalej. Czekaj, Nate. Jeśli dobrze pamiętam, Elena nie miała na początku gry strzelać w pierwszej części, a teraz już umie, a ty jej nie pochwalasz za to? Nate, wstydź się. Pomóż mi z drzwiami. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Udało się. Dzięki. Chodźcie. Super. O, kurde, a jak przejdziemy na drugą stronę? Po tamtej stronie jest drabinka. Może lepiej przepłynie. Prąd jest za mocny.
Nie damy rady. A, widzę. Widzę, co można zrobić. Chyba. Tak uważam, tak myślę. Dajcie chwilę. Albo i nie wiem. Nie wiem, co się teraz stało. Kart, tutaj jest wszystko. A może jakbyśmy zepchnęli ten samochód? Łatwo ci mówić, Elena, to ty nie ciągniesz. Czekaj. Skocz na niego. Aj, przecież. Dobra, już kapuję, o co chodzi. Dobrze kombinujesz. No, połowę drogi mamy z głowy. A, tu nie trzeba już, dobra. To już ustawiła drogę, dobra. Przepraszam za to, ale myślałem, że trzeba tutaj przekombinować. W końcu przekombinowałem. Może wejdźmy ciut wyżej. A, tak, jasne, dziękuję. Chodź, podsadzę cię. Pośpiesz się trochę, to... Mamy mało czasu. Wow! Ej, uważaj! Mogłaś mnie otrzeć. Już idę. Chodźmy. Świetne, co? Chodźcie. A kto się musiał nabiegać?
Pędźmy już, chodźcie. Kurde, wyjdź się! Oni są wszędzie. Musimy załatwić to działko! Po krzyku! Z nim tak zawsze? W sumie tak. Aha, okej. Dobra, przepraszam, musiałem coś sprawdzić. Bo coś mi nie pasowało. Za mną zapraszam. Czekaj. Za mną. Widać tam coś? Chodźcie, tędy. Dobra, jestem na dole, czekam na was. Dobra, tu będziemy bezpieczni. To ta świątynia. Do środka, chodźcie. No i co ty na to, co? Doprowadziłeś nas do samego wejścia. Zgaduję, że raczej nie znaleźliśmy się tu przypadkiem, ha? Nie zupełnie. Boże, ale z ciebie dupek. Dobra, a tak w ogóle czego szukacie? Widzisz ten symbol na górze? To kamień Chintamani. Nate? To olbrzymi, nieoszlifowany szafir. Jest wart miliony. Tak dla jasności. Powiedz mi, ścigasz się z psychopatycznym zbrodniarzem wojennym o mityczny klejnot? Ty, teraz jak to mówisz, to brzmi naprawdę jakoś tak głupio. Dzięki za twoje 3 grosze, Jeff. Podobno jest w tej świątyni. Cóż, nie, samego kamienia tu nie ma. Hej, patrzcie! Nie, jest w Szambali. W Szambali? Nate. Tak, wiesz, Shangri-La. Możemy zamienić słówko? Najdroższy? Zmieniłam zdanie. Chyba powinniśmy kontynuować tę rozmowę w środku. Dobry pomysł. Chodźcie. W porządku, powinniśmy być bezpieczni. To nie ma sensu, Nate. Lazarewiczowi nie chodzi o pieniądze. Nie potrzebuje ich. Czego się nie wiesz? Chodźmy, nie mamy całego dnia. A wy zostańcie tutaj. Obiecajcie, że zaczekacie. Zaraz wrócimy. Słynne ostatnie słowa. No, od razu lepiej. Nie sądzisz, żeby byli razem, co? To nie para. No, patrzcie na niego. To na pewno właściwa świątynia. Wygląda zupełnie jak kamień Chintamani. Musi tu gdzieś być ukryte wejście. Czekaj, widziałem go już kiedyś. Nie wierzę, że to zrobiłeś. Chodź, woda jest super. Nie mam mowy. Chcesz mnie zobaczyć w mokrej koszulce. Ciekawe, czy tu są jakieś... To ma coś wspólnego z ramionami.
muszę tam wejść. Ale jak? Czekaj, muszę się temu przyjrzeć z bliska. Dobra, poczekam tu sobie na dole. Okej, dobra. Ładnie. Dziękuję. Gdzieś klikam to. Trzeba się wspiąć. Dobra, widzę. Mam. Tak, no dobra, przyznaj się, zrobiłem wrażenie. Rzucę ci banana. Ej! Nic ci nie jest? Nic mi nie jest. Zawsze nic mi nie jest. Czekaj. To powinno być proste, nie krzywe. Na pewno się zgadza? Na górę! Już! Jak to wygląda? A skąd niby mam wiedzieć? To ty masz książkę. Lecimy, chodź, chodź, idź, no, przynajmniej. Sam twój widok czuje się wyczerpana. Dobra robota. Jest. Dobra, co teraz? Czekaj no.
Co to? Chloe, to więcej niż sztylet. To klucz. Zobaczmy, co się otworzy. I że co, mam na niby wskoczyć? Może cię od razu podsadzę, co? A, na dole to mogę włożyć, dobra. Myślałem, że trzeba na górze. A jednak nie tu. Tylko od której strony tu jest otwarcie? Momencik, dajcie mi chwilę. Dobra, ludzie, chyba wiem. Wygląda strasznie, ale powiedz a. Stało się coś? Woda ucieka. Woda schodzi. I... Znalazłam drzwi i otworzyły się. Udało nam się. Ściśle mówiąc, to mnie się udało. Już lecę. Co myślisz? Wchodzisz w to? Panie przodem. Skoro tak mówisz... Dzięki Bogu, że nie mam klaustrofobii. Prawdę mówiąc, jest tu dość romantycznie. Dobra, a gdzie czekoladki i kwiaty? Nigdy nie leciałaś na kwiaty i czekoladki. Dobrze mnie znasz, co? Chyba nie chcesz uwięzić nas w małym, ciemnym pomieszczeniu 30 metrów pod ziemią, prawda? Chyba. Niewielki spadek! Dobra, idę. Malutki spadek. No, może go nie doceniłem. Co o tym sądzisz? Wygląda mi na jakieś drzewo. No, a co to ma wspólnego z kamieniem Chintamani? Pojęcia nie mam. Ach, tu na dole się otwiera. Dobra. Hej, wepnęłaś mi się w kolejkę. No nie, to są jakieś kpiny. Ach, jest spokojnie. Mogło być gorzej, prawda? Jest gorzej. Dobra, to jest gorsze. Tak, pełen romans. Okej, a co teraz? Myśl. Musimy się stąd wydostać. O Boże, nie, co to... Przepraszam, granaty mi się skończyły. O, genialne. Co to za dźwięk? Coś się kręci. Granat!
przepraszam. Może to. Wcześniej, kurde. Dobra, już wiem. Mam pomysł. Udało nam się. Spadajmy stąd. Wybacz, ale wciąż widzę życie przed oczami. Dobra, chodź za mną. Tylko prawo czy... Nie, lewo. Głodna jestem. Szczerze mówiąc ci powiem, że ja też. O cholera. No, to musi być tutaj. Hej, to wygląda znajomo. Tak, przypominasz tylet Purba. Aha. Te światła muszą go jakoś włączać. Te lustra chyba są ważne. Musimy odbić promień światła po pomieszczeniu. Niewiele to daje. To jest pytanie, to po co nam te głupie światło, skoro to nie działa? Niewiele to dało. Klucz! Już widzę. Biegnij tam, Nate. Powiedz A. Chyba się udało. Pierwsze ostrze zeszło na swoje miejsce. Jeden z głowy, zostały dwa. Jak sądzisz, musimy na to wleźć? Mniemam, że będę musiał się na to wspiąć. My chyba nie mamy wyjścia w sumie. Wejdźmy tam i spróbujmy się rozejrzeć. Dobra, tylko uważaj na górze. Strasznie wysoko. Hej! Cokolwiek robisz, nie spadnij! Na dole wydawało mi się, że to dobry pomysł. Ugh.
To chyba zostało stworzone dla kogoś pokroju Nate'a. Na górze jest więcej reflektorów. Chloe! Tak. Ustaw drugi reflektor! Już lecę. Dobra robota! Czekaj. Jeden. Dwa. I trzy. Udało się. Kolejne ostrze. O! Lewej. Załatwione! Ostatnie ostrze. Jasne. Jeszcze jedno ostrze! Przepraszam, nie wiedziałem tego. Musimy tylko ustawić drugi reflektor. Już idę. Dobra, o to chodzi. Idź, idź.
Udało się. Już pędzę, lecę, sorry. Jeszcze jedno. Co teraz? O kurde. Pójdę na dół. Czyli chyba musimy tam skoczyć. Jak to? Przecież to będzie młodziutkie. Czyli sekret Szambali kryje się w jego gardle? Co? Co się stało? No, chyba tak. Masz tam skoczyć. To jest dziwne. Oki. Teraz to. Niesamowite. Żebyś wiedziała. Chloe, wiem, gdzie to jest. Tak, jest tutaj. Widzisz kształt tego szczytu? O, tam? Aha. Tutaj jest. Co oznacza? Daj swoje plecy. Co oznacza? Wejście do Szambali musi być tutaj. Więc udało nam się. Udało nam się. Udało się. A było tak miło. Zbliżają się. Dobra, to idziemy w następnym odcinku. Pa! Do następnego odcinka. Jest tylko jedno wyjście. Gotowy? Idziemy.